Witam Was w kolejnym dniu zmagań z tym MRF-em 140RC przedłużającym się tematem na moim kanale. Myślałem, że to będzie chwila, moment, ale co chwilę coś wychodzi, co chwilę jest... dokłada się robota, więc no... Kończmy to jak najszybciej! Dobra, w dzisiejszym odcinku zamontujemy zawieszenie. Zamontujemy półeczki, nasmarujemy olejem, towoty. No i już blisko będzie pierwszego odpalenia. Więc no, dzisiaj postaram się zamontować jak najwięcej. Zobaczymy, ile będzie na tym odcinku. Koniec. Nie gadam, tylko robię. Smarujmy to. Ofito. Nie ma co żałować smaru. Teraz się pogubiłem, jak to było? Podkładka chyba. Podkładka szła na górę. Kurde! Pogubiłem się. Dobra, wygląda ok. Dałem tutaj O-ringa żółtego. Bo ten oryginalny jest pęknięty. Ten O-ring zapobiega Wam, żeby Wam tam woda wlatywała. No i dodatkowo ten kapturek tak samo. Że ta woda nie wchodziła do środka. Nie jest za ciężko. Nie jest za mocno dokręcone, ani za lekko. Mi się wydaje, że jest ok. Dobra, niech jest jak jest. Nie wyjdzie. Kurde. Mele. Tam jest ale kurde, robi wszystko. No. Nareszcie. Odwrotnie to złożyłem. Mam już na odwrót. Ale to jest kitowo wymyślane. Na logikę, tak jak ja złożyłem, to lepiej wygląda. Muszę się upewnić, ale na odwrót chyba złożyłem. Uszczelniacz ładnie tutaj uszczelnia, jak dał to odwrotnie, bo to też jest podżłobienie, jakbyście zobaczyli. Jest tak jakby podżłobienie na uszczelniacz, ale na odwrót to jeszcze gorzej to pasuje. Tak musi być. Ale nie będzie. Kurde mele, bo jest za mało.
Ojej, ale to jest głupio zrobione. Braknie. Ja pierdzielę, no. Ale to jest głupio. To jest strasznie głupio to jest zrobione. Tak wam szczerze powiem. Nie podoba mi się to. Jakbym ja to projektował, zaprojektowałbym to całkowicie inaczej. Chodzi na to, że ten uszczelniacz musi być założony na to. A potem to, no nie wiem. Trzeba docisnąć od góry. I tak wychodzi. No teoretycznie. Ale dalej tak trochę głupio. Chociaż może szczelniejsze teraz będzie. Zobaczmy to. Może ja się mylę. Ja nie mówię, że jestem nieomylny. Ja też się mylę. Zobaczmy to. Kitowo szczelne. Nie jest w ogóle szczelne to. W ogóle nieszczelne. Musiałby być grubszy uszczelniacz od tego. Może wtedy. Coś to jest, kurde. Nie tak. Czemu to tak jest? Coś nie siadło? Mało to. Chociaż tutaj też widać, że brało tylko parę zwojów. Dam to podkładkę, to nie będzie prawie w ogóle gwintu. Nie może tej podkładki mieć, będzie za mało gwintu. Ta półka powinna tutaj głębiej wejść. Ta śruba nie jest pod to. Ojej, ojej, ojej. Zrobimy to inaczej. Bo to nie może tak być. Kurna, nie może tak być. Trzeba poprawić fabrykę. I zrobić po mojemu. Niby taka prosta, widzicie, rzecz, a nie będzie nic z tego. Co, albo tak by trzeba było to podebrać. Jeszcze więcej. Na to karkę i żeby to tam weszło głębiej. Nie wiem, jak to zrobić. Ale tu jest za mało mięsa. Więc zrobimy tak, podbiorę tą górę, żeby to tam fajnie głębiej weszło i żeby tego gwintu tutaj więcej wystawało na główce i dało się to okręcić. Więc idziemy na tokarkę. Dosłownie ciczy się luz, obraca się, obraca. Jest ok! Jest ok! Możemy zakładać. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Chociaż to z tym o-ringiem mi się nie podoba, musiałby być tutaj o-ring grubszy. A dałem taki sam gruby jest jak fabryczny, więc. Kurde, to będzie woda wchodzić. No. Powiem wam, że nie jest ok. Tym rozwiązaniem. Ładnie jest, sztywno. Nie jest ok. Teraz zakładamy górę. O.
teraz weszło głęboko. Chociaż i tak dalej jeszcze mógłbym głębiej to podebrać. A tak jest lepiej niż było. Tak czy inaczej. Jest więcej gwintu. Na spokojnie jeszcze za 2 mm można było to podebrać. Ale dobra, jak już złożyłem, no to niech już te dziel jest. Coś tu było przytarte. Byłem na małych zakupach, doszły nowe części. Łańcuch, zobaczymy ile wytrzyma, taki tańszy, nowy dekiel boczny, ponieważ ten jest uszkodzony. Ten jest uszkodzony, to niestety nie będzie pisało Kajo. Wziąłem specjalnie ten tutaj wybrakowany, bo przynajmniej jest lepszy dostęp do zębatki, nie trzeba tego ściągać, grzebać, żeby przy zębatce porobić. Kupiłem tutaj do Turbo Projektu już komplet uszczelek, ale to się dowiecie niebawem. I łożyska na tylne koła, na tylne koło. Przednie łożyska są w bardzo dobrym stanie, może nie idealnym, bo wiadomo, idealne to są nowe. W bardzo dobrym stanie. Nie tylko wymienimy łożyska z tyłu, bo jedno jest rozwalone, drugie tam nie by było dobre, ale wymienimy komplet, żeby to było pewne. A jak będę już wklejał łożysko, to żeby wkleić uczciwe. No i tak, powolutku do przodu, powolutku do przodu. Thank you.
No i dobra, odklejone. Może to pięknie nie wygląda, ale jest dobrze wypełnione wszystko. Nasmarowałem, ładnie tutaj zeszlifowałem, odtuściłem, zeszlifowałem troszeczkę aluminium, tak jakby można powiedzieć papierkiem. Potem łożysko podszlifowałem tak samo, żeby nie miało gładkiej krawędzi, tylko chropowate. No i wysmarowałem tym klejem piastę, wysmarowałem łożysko, włożyłem to pięknie, jeszcze dziureczki pozapychałem, a na końcu jeszcze z drugiej strony też lekko łożysko wchodziło, więc je podkleiłem, ale tutaj już nie szlifowałem nic, żeby ładnie wyszło. No i ścisnąłem to wszystko, tutaj dodatkowo musiałem tulejkę dołożyć, jedna jest dodatkowa tulejka dołożona. Ścisnąłem to ładnie na ośce, żeby równo łożyska obydwa siadły. No i mi się wydaje, że będzie ok, nie? Najlepiej jest w ten sposób, niż założyć do motorka i położyć motorek pod obciążeniem. O, tak można to powiedzieć. Lepiej jest to bez obciążenia, albo zostawić motor na podnośniku, albo całkowicie koło ściągnąć i zrobić tak jak ja, żeby to łożysko naprawdę na pewno było równo, siadło równo wszystko. No, tutaj nie powinno być nic po skosie teraz. Ja to zostawię, niech sobie to 24 godziny, można tak powiedzieć, bo to łożysko nie ma na boki luzu żadnego, nie? W sensie nie ma luzu ani tak, ani tak. No, zębatka jest w bardzo dobrym stanie, łańcuch niestety, tamten już ma luz, ale to Wam pokażę później, w późniejszym etapie filmiku. Bak nie jest jeszcze skręcony, chycone są śrubkami, śrubki są tak jakby chycone, ale one mają, tak jakby można powiedzieć, dziury w
tym są większe niż samej śrubki, więc jeszcze jak założę bak, ustawię go ładnie prosto, wtedy dokręcę te śrubki wszystkie cztery, tak jak ma być, niech to siądzie. Będziemy dopiero bak wtedy zakładać. Szkoda, że nie ma tych gumek, bo tu brakuje gumki jednej i tu powinna być chyba druga gumka. Dwie gumki takie powinny być, jak dobrze pamiętam, albo jedna chyba tylko z tyłu. Już naprawdę nie pamiętam, jak to było w tym MRF-ie. No i w starej ramie nie ma tego. Kierownica będzie do podprostowania. No i też jest problem z tym stelażem. Bo ten stelaż pod nóżki, ktoś kurde zrobił to tak. No nie jest to za fajnie. Może dostanę taki stelaż, no niestety nie ma nigdzie. Pisałem na grupie, też nie ma nikt na sprzedaż, więc no. A zrobić to będzie ciężko. Tak ładnie, żeby to było. Dobra, ja uciekam, widzimy się w dalszej części filmów na WN, a ja w następnym dniu będę działał. No i dobra, sprawy na chwilę obecną mają się tak. Można powiedzieć, że pół motorka już jest złożone. Kierownica jeszcze delikatnie skrzywa. Mianowicie to odchodzi deczko tak na zewnątrz. Ta jedna strona. Ale to już tam tyle, to jest nic w porównaniu z tym, co było wcześniej. Plastiki przemyłem, tarczę deczko podprostowałem, była deczko krzywa, klocek jeden krzywo brał. Tam delikatnie obciera jeszcze, ale to się już dotrze. Musi się dotrzeć, bo są takie jeszcze zadziorki gdzie nie gdzie. To nie, że trzyma coś mocno, tylko dosłownie lekko. Praktycznie nie będzie oporu. Zobaczymy, jak będzie problem, no to się tarczę wymieni. Tu tam żaden problem. Plastik podgrzałem. Wyprostowałem go troszkę. Więc no jest teraz wszystko w miarę prosto. Chociaż dalej mi się nie podobają te plastiki. Dokręciłem to mocno w miarę, ale dalej to wszystko lata, jak nie powiem co. To jest źle zaprojektowane w tym miejscu, tutaj na łączeniu tych dwóch plastików. W porównaniu z tymi starymi plastikami, takie jakieś niby sztywniejsze, ale takie jakieś upośledzone te plastiki. Co więcej, na razie nie stoi to na tyle, na tylnym kole, ponieważ z tylnym kołem mam problem. A mianowicie taki mam problem, że chyba ten klej mój się przeterminował, on już ma parę lat. Przez parę ładnych lat, zanim wykorzystałem prawie te całe puszeczki dwie, nie ma to żadnego terminu przydatności, ani nic napisanego na tym. Nie ma tutaj żadnych terminów przydatności, ani nic w tym stylu. Nie wiem, chyba się spierdzielił klej, albo potrzebuję teraz trochę więcej czasu, bo zostawiłem w nocy w zimnym miejscu, może dlatego. Nie wiem, zobaczymy jutro.
Zobaczymy jutro. Pościągałem te plasticzki. Co ja będę reklamę robił? Za darmo. Nie no, żartuję. No pościągałem, bo to takie kurde poździerane i nic to ładnie nie wyglądało. Amortyzatora jeszcze tylnego nie zrobiłem. Na razie to składam tak jak jest. Amorkiem zajmę się później. Mi się wydaje, że to już zaczyna coś przypominać. Staram się jakoś śrubki dobierać. Na co będę wam gadał? No biorę się dalej do roboty, bo próbuję to jak najszybciej skończyć, nie? Chociaż kurde i tak się przedłuża i przedłuża i przedłuża. O jeju, jak to długo trwa. No ale już powoli zaczynamy być bliżej końca niż dalej. Z tym wszystkim. Nadeczko jest skrócone, mam nadzieję, że chyba nie zrobiło dziury. Też nie chciałem sprawdzać do tego baku, nie chciało mi się lać tam paliwa. Bo też mógłbym zalać i sprawdzić, czy oryginalnie nie ma dziur. Fabrycznie nie ma dziur w tych miejscach. Jeszcze muszę coś tu wykombinować, tu, bo standardowo nie wiem, ktoś tam zgubił, nie pamiętam jak to tutaj było wykombinowane, ale to będziemy musieli zrobić jakąś tulejkę, albo zastosuję coś takiego, tylko nie wiem od czego były te. To od czego było? To chyba było od chłodnicy, tak, to jest od chłodnicy, co śruby od chłodnicy oleju. Tutaj dużo mi śrub pozostawało, no bo robię podmianki. Muszę się zająć jeszcze tylnym hamulcem, zregenerować, ale to dopiero jak założę koło, mi zaschnie ten klej i złożę tylne koło, jak będzie wszystko poskładane, to ewentualnie wtedy zajmę się tym tylnym amorkiem, bo szkoda na razie czasu mojego. Bak mi się udało też tak w miarę ustawić, śrubki powymieniałem na jakieś takie sensowniejsze. No, co więcej, no. Czy jest w ogóle jakaś uszczelka w środku? Coś tu jest. Jest jakaś uszczelka. Gumowa. Jeszcze tylko będzie trzeba wężyk jakiś dorobić.